Dzień dobry, z tej strony Piotr Szponarski z bloga Polaku Lecz Się Sam oraz z Rewolucji Zdrowia, czyli cyklicznych konferencji internetowych poświęconych medycynie naturalnej i zdrowiu. Także witam Was serdecznie, cieszę się, że ponownie jesteście z nami i dzisiaj na kolejnym webinarze, a dzisiaj bardzo ciekawy gość, o czym zaraz będę Wam mówił. Natomiast na początek kilka informacji o charakterze technicznym. Pamiętajcie, że to, co widzicie po prawej stronie, czyli czat, umożliwia Wam komentowanie, aby móc komentować, ewentualnie zadawać pytania, gdyż na koniec oczywiście naszego dzisiejszego webinaru, jak zresztą przy każdej tego typu okazji, będzie możliwość zadania pytań, więc aby móc to komentować i zadawać te pytania, należy być zalogowanym w serwisie YouTube. Oczywiście czat jest moderowany, więc jeżeli będą się tam pojawiać jakieś nieparlamentarne słowa, to takie osoby będą usuwane, ale ostatnio na szczęście jest tego zdecydowanie mniej, więc mam nadzieję, że takich sytuacji będzie bardzo niewiele. Słuchajcie, kochani, ostatnio, jeśli chodzi o ilość bardzo takich ciekawych webinarów, nam obrodziło. Dzisiaj taki jeden właśnie jest, za tydzień będzie kolejny, o tym oczywiście powiem na koniec. I żeby już nie przedłużać, to pozwólcie, że przedstawię mojego dzisiejszego gościa, właściwie gości, bo gościem tym takim, nazwijmy to podstawowym, jest pan doktor Jan Pokrywka, lekarz z ponad 30-letnim stażem, specjalizujący się między innymi w leczeniu akupunktury, dietoterapii, aczkolwiek dzisiaj oczywiście będziemy się skupiać na tym tajemniczym słowie, które brzmi normobaria. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to swego rodzaju nowość. Oczywiście słyszałem o terapiach hiperbarycznych, coś tam co nieco na ten temat wiem, natomiast słowo normobaria i to, co robi pan doktor Pokrywka, jest dla mnie czymś nowym, więc z przyjemnością go o to dzisiaj wypytam i mam nadzieję, że będzie to także dla Was coś zupełnie nowego. A drugim gościem będzie pacjent pana doktora, którego też będziemy za chwileczkę na żywo przedstawiać, więc żeby już po prostu dłużej te sprawy nie przeciągać, ja będę się już w tym momencie łączył z panem doktorem. Także witam serdecznie panie doktorze, witam serdecznie pani Renato. Dobry wieczór, panie Dobry doktorze. Wieczór, miło nam. Moim gościem, jak już wspomniałem, jest pan doktor Jan Pokrywka oraz pani Renata Walczak, siedząca obok pana doktora, która miała okazję być pacjentem pana doktora. Panie doktorze, zacznę może właśnie od tego, co jest naszym takim głównym motywem przewodnim dzisiejszego wieczoru, a mianowicie normobaria. Czy mógłby pan nam przybliżyć, co to takiego jest, czym to się tak naprawdę różni od tego, o czym słyszałem wcześniej, czyli od zabiegów hiperbarycznych? Proszę mnie też poprawić, jeżeli używam niewłaściwej terminologii. Jaka to jest różnica, o co w tym wszystkim chodzi, po co to się stosuje? Po prostu oddaję panu głos. Dziękuję. Hiperbaria to już jest dość znane pojęcie i polega to na tym, że przebywamy w podwyższonym ciśnieniu barycznym. Nasze organizmy są tak wspaniale skonstruowane, że wytrzymują bardzo wysokie ciśnienia. Osoby nurkowie pracujący na głębokości 100 metrów pod wodą wytrzymują aż 10 atmosfer ciśnienia. Organizm nasz się dostosowuje. Oczywiście wtedy trzeba dostosować mieszankę oddechową, odpowiednio zmniejszając ilość tlenu. Natomiast to jest hiperbaria. Komory hiperbaryczne znane są już od dziesięcioleci i powodują one, że procesy zdrowienia są przyspieszone. Takie komory już od dawna były eksploatowane, między innymi w sytuacji oparzeń większych obszarów ciała,
gdzie tlen wnikał bezpośrednio przez te oparzone obszary i przyspieszał proces regeneracji. Natomiast to, a i w hiperbarii pacjenci przebywają określony czas, przeważnie nie dłuższy jak kilka godzin. Standardowo takie posiedzenie to jest 1,5 godziny. Dlaczego? Gdyż w hiperbarii przekraczane są fizjologiczne granice wytrzymałości naszego organizmu. Ci, którzy prowadzą hiperbarię, im chodzi o maksymalne dotlenienie tkanek. Owszem, hiperbaria jest, proszę Państwa, leczeniem. Natomiast normobaria nie jest leczeniem. Normobaria jest zdrowieniem. To zasadnicza różnica rzeczywiście, bo w większości chyba ludzi, którzy właśnie chodzą do lekarzy, no to używa się terminu leczenia, a właśnie to, jak Pan pięknie teraz powiedział, zdrowienie, ten termin nie jest zbyt często używany. No tak, bo większość osób w ogóle myli te dwa pojęcia, a one są kompletnie od siebie różne. To tylko pozory są podobne, natomiast efekt całościowy jest inny. Mówi się, że leczenie i lekarstwo jedno leczy, dwa inne kaleczy. Czyli patrząc na rezultat zdrowotny po leczeniu, to organizm jest w gorszym stanie zdrowia po leczeniu niż przed leczeniem. Owszem, ten objaw, o który chodzi w leczeniu, najczęściej łagodnieje albo nawet całkiem ustępuje, ale dzieje się to kosztem pogorszenia stanu zdrowia innych obszarów, które były zdrowe i one lekko się popsuły pod wpływem tego leczenia. To większość osób, którzy leczą się na przykład na stawy, dość szybko zauważają, że zaczyna wątroba, żołądek, szóstka, bo tych innych narządów. Natomiast po cały organizm jest na wyższym poziomie zdrowia niż przed zdrowieniem. Dlatego zdrowienie jest zupełnie czym innym niż leczenie. I człowiek, który wnikliwie patrzy na te procesy, zauważa to. Gdy chodzi o funkcjonowanie człowieka w środowisku, w którym ludzkość żyje od tysięcy lat, to proszę Państwa, zauważamy, że jeżeli jest wyż, czyli podwyższone ciśnienie baryczne, wtedy ludzie z reguły czują się wyraźnie lepiej. Natomiast gdy jest niż, to większość osób mówi, o jakoś tak słabo, skłonność do depresji nawet, no i takie nieprzyjemne odczucia. Dlatego większość osób zauważa, że no lepiej jest, gdy jest wyższe ciśnienie baryczne, bo zdrowie jest wtedy mocniejsze. W związku z tym ja zastanawiałem się, do jakich ciśnień można podnieść
ciśnienie baryczne, aby zdrowie było najlepsze z możliwych, wiedząc o doświadczeniach hiperbarii, że duże podniesienie ciśnienia jest zdrowotnie na dłuższą metę szkodliwe. Tutaj kilka obserwacji z różnych dziedzin, na przykład nurkowie wiedzą o tym, że można bezkarnie zanurzać się i wynurzać, ale tylko do pewnej głębokości. Tą głębokością jest głębokość 5 metrów i 20 centymetrów. Jeżeli zanurzamy się głębiej i szybko się wynurzamy, zaczynają się problemy zdrowotne. To nurkowie o tym wiedzą. A cóż to oznacza w praktyce? Oznacza to ciśnienie 1520 hektopaskali. I to było to była jedna z przesłanek, która wskazała, do jakiego ciśnienia możemy się posunąć, nie wywołując negatywnych efektów hiperbarii. Okej, czy to, jeżeli mogę się wtrącić, bo Pan bardzo fajnie powiedział, przedstawił nam tutaj tą różnicę między tym leczeniem i zdrowieniem. Czy właśnie to podwyższone ciśnienie, o którym w tym momencie Pan mówi, czyli ten wstęp do normobarii, o którym Pan zaraz tam będzie mówił, to jest też właśnie droga i krok ku temu, by można było zacząć mówić, że rozpoczynamy proces zdrowienia, a nie leczenia? Tak. Powinniśmy funkcjonować w atmosferze, którą oddychamy, która jest dla zdrowia optymalna. Wiemy przecież, że gdy ktoś jest ciężko chory, leży w szpitalu i jego stan się pogarsza, co robią lekarze i pielęgniarki? Dają mu do oddychania tlen. I co się dzieje? Dość często taki pacjent poprawia się. Czyli mamy następną przesłankę, że w powietrzu, którym oddychamy, jest za mało tlenu. Przy czym, proszę Państwa, w przeszłości lekarze już o tym wiedzieli i próbowali robić takie eksperymenty, w którym oddychali i ich pacjenci oddychali czystym tlenem. Ale okazuje się, że to jest też nie za dobrze. I o tym przekonali się anestezjolodzy, którzy zauważali, człowiek oddycha pod ciśnieniem zwykłym, czyli 1000 hektopaskali, to już po około dobie zaczynają się problemy z pęcherzykami płuc. Nadmiar tlenu powoduje spalanie substancji wyścielającej pęcherzyki płucne, czyli surfaktantu. I anestezjolodzy wiedzą, że nie należy przekraczać w mieszance oddechowej 40% objętościowych gazu oddechowego. I tutaj anestezjologia przyszła nam z drugiej strony z pomocą w wyznaczeniu parametrów. Trzecim takim elementem, który tworzy normobarię, to były odkrycia profesora Konstantina Butejki. Profesor Butejko, żyjący w latach do 2002 roku, zwrócił uwagę uczonych całego świata na niesamowicie istotną rolę dwutlenku węgla i
był lekarzem, profesorem, który podsumował większość chorób tak zwanych cywilizacyjnych, że choroby te to są tak naprawdę objawami jednej choroby, a więc jakie on uznał za objawy jednej choroby, którą określił choroba głębokiego oddychania. I jako objawy tej jednej wielkiej choroby uznał miażdżycę, zwyrodnienia, astmę, alergie, choroby zwyrodnieniowe mózgu, żylaki i wszystkie te objawy, te choroby, dość dokładnie opisał ich patomechanizm i to wszystko jest bez zarzutu pod względem naukowym i medycznym. No niemniej profesor Butejko nie został, że tak powiem, doceniony przez wielkich tego świata z tego względu, że no jego sukcesy terapeutyczne no nie przekładają się na zyski firm farmaceutycznych, gdyż tym zasadniczym postulatem, jakie profesor Butejko wyartykułował, to było to, żeby zwiększyć, albo może nie, zmniejszyć ucieczkę dwutlenku węgla z ustroju. Profesor Butejko albo przez to, że przeprowadzał trening swoich pacjentów, aby wolniej oddychali i płyciej, a więc mniej wydalali dwutlenku węgla, albo skonstruował też z uczonym Frołowem tak zwany inhalator Frołowa, który zwiększał tak zwaną martwą objętość oddechową, a więc przyczyniał się do tego, że więcej dwutlenku węgla wracało z tego wydechu, który pacjent robił wydech, a przez to, że on wydychał przez taką rurkę z takim naczyniem na końcu, to cała objętość tej rurki i naczynia wracała z powrotem do płuc, a więc ilość wytracanego dwutlenku węgla była wyraźnie zmniejszona i przez to wiele osób pozbyło się astmy, alergii, też niewydolność serca ulegała poprawie, z tego względu, że jeżeli zwiększymy poziom dwutlenku węgla w ustroju, to ten dwutlenek węgla wypiera z hemoglobiny tlen, z tak zwanej oksyhemoglobiny i tkanki są lepiej dotlenione. Więc ta obserwacja profesora była punktem wyjścia tworzenia idealnej atmosfery, gdyż ta prawidłowa to atmosfera o wielokrotnie zwiększonej zawartości dwutlenku węgla. Więc z jednej strony wiemy, że ciśnienie jest za niskie dla dobrego funkcjonowania ustroju. Z drugiej strony wiemy, że jest tlenu za mało, ale wiemy, że nie należy przekraczać 40% od anestezjologów. Z trzeciej strony wiemy od profesora Butejki, że dwutlenku węgla jest za mało w powietrzu oddechowym, bo gdy zwiększymy ilość dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym, mniej dwutlenku węgla ucieka z ustroju. I jakby czwartym dopełnieniem idealnej atmosfery do życia ustroju jest
wodór, gaz do tej pory zupełnie lekceważony przez medycynę, ale już od około 10 lat uczeni z dużym zainteresowaniem przyglądają się temu gazowi, czyli wodorowi. Oczywiście nie u nas w Polsce, ale przoduje w tym przoduje Japonia, ale też i Chińczycy pracują nad tym, Francuzi, Amerykanie. I wodór okazał się gazem, który, jeżeli on dostanie się do organizmu, on powoduje zmniejszenie psucia się naszego metabolizmu. Gdyż jest to gaz, który tylko na pozór z niczym nie reaguje w naszym ustroju, gdyż istotnie z niczym nie reaguje, z wyjątkiem jednej substancji, która to substancja jest w sumie odpowiedzialna za przedwczesne starzenie się naszych ciał, a więc reaguje z tak zwanymi rodnikami hydroksydowymi. Przypomnę, że jest 5 rodników tlenowych, z czego tylko rodnik hydroksylowy jest rodnikiem uszkadzającym. Natomiast pozostałe wręcz odwrotnie są wykorzystywane do szybszego naprawiania organizmu i struktur subkomórkowych. Czyli jak rozumiem, te 4 czynniki, o których Pan wspomniał, zarówno na podstawie tych badań, o których Pan też przed chwileczką mówił, naprowadziły także i Pana do tego, aby spróbować stworzyć środowisko, w którym przebywając będą te wszystkie czynniki zachowane właśnie po to, aby z jednej strony, no, mówiąc dosyć potocznie, lepiej się czuć, a z drugiej strony wspomagać niejako procesy zdrowienia. Dokładnie tak. No jeszcze tym, co było takim mocnym elementem do zastanowienia się, to są wykopaliska. Wykopaliska pokazują, że gady kopalne były o wiele większe od dzisiaj spotykanych. I to nawet od tych, które sobie żyją, wydawałoby się, w najbardziej optymalnych warunkach, a więc w ogrodach zoologicznych, gdzie praktycznie nie mają wrogów, prawda, więc powinny osiągać maksymalne rozmiary, a tu okazuje się, że nie. Natomiast te kopalne gady były wielokrotnie większe od dzisiejszych. A wiemy przecież, że gady, im starsze, tym są większe. One rosną aż do śmierci. Tylko że no, w obecnych warunkach zdychają no, takie do warunków, jakie są opisane w dzisiejszych czasach. Na przykład krokodyl nilowy uważany jest za największego gada, osiąga nie więcej niż 11 metrów długości. Dinozaury wielokrotnie większe. Natomiast pod względem gatunkowym to dinozaury były gadami, które żyją do dnia dzisiejszego, tylko że no zdychają młodo. Również gdy chodzi o rośliny, w sprawie dwutlenku węgla osiągały wysokość ponad 100 metrów. Wykopaliska 15, 20, 25 metrów już największe, no, pomijając sekwoje. Niemniej sekwoje, przypuszczam, to są pozostałości jeszcze tamtych drzew sprzed potopu. No, może tak, może nie. Ale warunki, w których żyły tamte organizmy,
bardziej sprzyjały życiu niż obecnie. Dowiedziałem się nie tak dawno, że jeżeli byśmy obniżyli poziom dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym, obecnie jest 0,03%, do 0,02%, to wszystkie rośliny by zginęły. To tak samo my. Rośliny, no po roślinach my. My tak szybko byśmy nie zginęli, no z głodu, ale z tego braku dwutlenku węgla nie. Natomiast rośliny zginęłyby, czyli rośliny w obecnych czasach żyją na granicy w ogóle życia. Oczywiście wiemy o tym, że gdy hodowcy warzyw w swoich szklarniach zwiększają poziom dwutlenku węgla, to te warzywa błyskawicznie rosną. Po prostu rośliny mają zdecydowanie za mało dwutlenku węgla i te warunki dzisiejsze są pod tym względem bardzo, bardzo słabe. Dlatego wychodząc z tych przesłanek, stworzyłem koncepcję właśnie optymalnych warunków atmosferycznych do zdrowej egzystencji człowieka, ale też i innych pozostałych organizmów żywych. I warunki te optymalne to są następujące. Ciśnienie około 1500 hektopaskali plus minus 20 hektopaskali. Tak zwana odczuwalna ilość, stężenie tlenu około 40%, 38 do 42%. Dwutlenku węgla od 1 do 2%, a tutaj było 0,03, a więc 50-70 razy więcej dwutlenku węgla oraz wodoru około 0,5%. Przypomnę, obecnie wodoru jest 0,5 ppm, a więc 10 tysięcy razy mniej niż 0,5%. Czyli wodoru praktycznie nie ma wcale w atmosferze. No oczywiście ważny jest też reżim temperaturowy, gdyż jeżeli jest temperatura zbyt ciepło jest, czyli przekracza 23 stopnie, wtedy powietrze jest rozrzedzone i mniej tych składników trafia do płuc, prawda? Wiemy o tym, że dobrze jest oddychać chłodniejszym powietrzem niż cieplejszym. Ono też, gdy jest zbyt ciepłe, to się jonizuje dodatnio, co też nie wpływa pozytywnie na zdrowotność organizmów oddychających taką mieszanką oddechową. I w związku z tym mamy tak zwaną normobarię. Normobaria, proszę Państwa, to jest w zasadzie atmosfera. To nie jest budynek, to nie jest urządzenie, to jest atmosfera. Oczywiście, żeby taką atmosferę wytworzyć, no to trzeba mieć urządzenie, prawda, które by to wytworzyło. I takim urządzeniem jest właśnie budynek normobaryczny. Ja za chwilę pokażę Państwu. To może ja spróbuję tutaj udostępnić taki jeden obrazek, bo akurat mam przygotowany, także rozumiem, że to właśnie mówimy o tym budynku, tak? Właśnie my panią Renatką przebywamy w tym górnym
na górnym poziomie normowali. Tak jest. Natomiast tutaj pokażę Państwu, jakie obecnie panują warunki. Powinno być chyba. 1465 hektopaskali, 40, no tego nie widzę, tam jest 40,2, 40,3 to jest poziom tlenu. Tlenu, ok. 1,66 to poziom dwutlenku węgla. Tak, i wodór 0,56. Tak, no i jeszcze jest temperatura. Temperatura. Tak. Więc takie są obecnie warunki gazów tutaj u mnie w miejscu, w którym przebywamy. Ale jak właśnie rozumiem, żeby takie warunki móc osiągnąć, to te pomieszczenia muszą być szczelnie zamknięte od warunków zewnętrznych. Ja przypuszczam, że zarówno na pewno nie są otwierane okna, jak i przypuszczam, że i nawet drzwi mają jakąś specjalną konstrukcję, które zabezpieczają przed mieszaniem się tego, co jest w środowisku zewnętrznym, z tym, co jest wewnątrz u Państwa. No, oczywiście. Nacisk gazu na metr kwadratowy ściany jest 5 ton. Drzwi. Okay. Do tego budynku wchodzi się przez śluzę kompresyjno-dekompresyjną. Czyli najpierw wchodzi się do takiego pomieszczenia o średnicy 2 metrów, taka, no, walec, zamyka się drzwi, drzwi są grubości 12 mm, stal o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. Tam są oczywiście takie okrągłe okienka, można sobie patrzeć, prawda, na zewnątrz, także nie jest to jakieś... Klaustrofobiczne, prawda? Więc nie jest to jakieś bardzo klaustrofobiczne, no, no jak ktoś jest bardzo klaustrofobiczny, no to może, ale sobie patrzy przez to okienko i jakoś daje radę. Bo już jak się z tej śluzy wejdzie, czyli z tej śluzy dekompresyjnej wejdzie do środka, no to to jest już pomieszczenie okrągłe, ale o średnicy 5 metrów, także no jest to już, no, no taki, no pokój, no. Także już te odczucia klaustrofobiczne wyraźnie się już tutaj zmniejszają. I więc drzwi, okna to są 80 centymetrów okrągłe, takie jak na łodziach podwodnych, bulaje, tak? Grubość szyby szkła hartowanego 2 centymetry, a więc no ma to, no właśnie tutaj właśnie jest to pokazane, wytrzymałość jest wystarczająca. Co jeszcze takiego jest tutaj istotnego? Czy to na pewno nie są to warunki, jak rozumiem, takie, które ktoś za pomocą jakiegoś urządzenia byłby sobie w stanie przygotować samodzielnie w domu? To jest specjalna konstrukcja, którą pan przygotowywał, jak rozumiem, od zera, po to, aby móc wytworzyć, ma warunki normobaryczne, o których pan wspominał. Dokładnie. Więc pokój, w którym w zwykłym budynku, w którym by się podniosło ciśnienie do z 1000 hektopaskali do 1100 hektopaskali, już by spowodował wyrzucenie okien. Natomiast gdyby okna wytrzymały, to by mury się zaczęły walić. To nie jest tak sobie. Pomieszczenie normobaryczne musi być beczką ciśnieniową. Okay. Czyli ma mieć albo kształt kuli, albo kształt walca i z dennicami, które też są fragmentami kuli, bądź stołek.
A panie doktorze, niech pan nam opowie, bo mnie to też sobie trudno wyobrazić, ja nigdy w takim budynku nie byłem. Mówi pan o bardzo dużym nacisku na ściany, na okna, a jak organizm to odbiera? Czy już mówię o takich fizycznych doznaniach w momencie wejścia do takiego pomieszczenia, takiego domu. Czy jakoś inaczej po prostu odbieramy to otoczenie nasze zewnętrzne w stosunku do tego, co mamy na co dzień przed wejściem do takiej, nazwijmy to, budynku normobarycznego? No może poprośmy panią Renatkę. Pani Renato, właśnie, niech pani coś powie, bo jeszcze nic pani tam nie powiedziała, więc słuchamy. Widać, że organizm zdrowieje, tak? Czyli cel, który doktor tutaj nakreślił początkowo, zostaje osiągnięty, ponieważ my to czujemy. I to czujemy, borykając się z jakimiś przykrymi chorobowymi objawami, z którymi tutaj wchodzimy, tak, że one nam się cofają. Na przykład astmatycy odzyskują oddech. Redukują się te objawy. Tak. Ale jak zdrowi ludzie? Generalnie świetnie się oddycha, czyli człowiek przez to zyskuje również dużo dobrej energii, a poza tym fajnie wychodząc już, tak, zauważyć, że mimo wszystko byliśmy w różnicy, która działała na in plus na nasz organizm. Tak? Takim objawem ubocznym, bo doktor zawsze mówi, że uroda to może mniej ważna, bo to od zdrowia się pięknieje, ale to też mile łechce próżność niektórych kobiet, jest to, że zaczynają nam szybciej rosnąć włosy, wszystkie przydatki skóry typu rzęsy, paznokcie są mocne, błyszczące. Generalnie skóra jako skóra również zyskuje, czyli młodniejemy. No ale może opowiem tak, że różnice widzi się przede wszystkim w tej śluzie, czyli w tej części kompresyjnej i dekompresyjnej, bo ciśnienie wzrasta, więc gdy wchodzimy, ciśnienie z 1000 wzrasta do 1500, prawda? Tak. No, to jest coś, dużo osób lata samolotami. Czy to właśnie w uszach odczuwamy tą zmianę tego ciśnienia? O, właśnie, właśnie. Okay. Przy czym no, w samolotach ta zmiana, no, jeśli jest 100, no to jest strasznie dużo, w zasadzie 80, a u nas 500, a więc ta zmiana jest wielokrotnie większa. No i niestety osoby, które na przykład mają katar, no mają kłopot, muszą wtedy zatkać nos, tak, o, i pocisnąć mocno, aż w uszach się usłyszy takie pyk, pyk, prawda? Mamy stopy. Tak, no, jest, no dajemy też oczywiście cukierka, żeby przełykać, bo jeżeli nie ma kataru, nie ma takiego tutaj podrażnienia błon śluzowych, no to wystarczy co chwilę przełknąć ślinę i to się otwiera, ciśnienie się wyrównuje na zewnątrz błony bębenkowej i wewnątrz, nie? Uh-huh. I natomiast osoby, które mają to podrażnione, no to sobie dmuchają tak i tam nawet, no dzisiaj nawet jak wchodziłem z jednym panem, więc on miał lekko obrzęknięte śluzówki, więc gdy dmuchał przez nos, to było słychać na zewnątrz, no on też to słyszał, takie pii, czyli powietrze z gardła przez trąbkę Eustachiusza wchodziło do jamy bębenkowej i to było słychać na zewnątrz, to tak trochę może wygląda, no ale my to znamy, więc dla nas jest to normalne, ale to zaraz ustępuje to uczucie ciśnięcia na błonę bębenkową, nie? Bo to jeżeli wzrasta ciśnienie o jakieś 100 hektopaskali, no to już nacisk jest bardzo wyraźnie odczuwalny, no i oczywiście wtedy ostrość słyszenia się obniża, no bo błona bębenkowa jest nadmiernie naprężona, prawda? Ale gdy się wyrówna, to już znowu ostrość słyszenia
wzrasta. Natomiast najfajniejsza sprawa, proszę Państwa, jest, gdy ludzie sobie tam wejdą do środka, a mają kłopoty z zatokami. O. No jakoś się udało, prawda, wejść, no w porządku, tam przedmuchiwali i tak dalej. I teraz, gdy się wychodzi, jest dekompresja. Wtedy w jamie bębenkowej oraz w zatokach jest ciśnienie wyższe, spada ciśnienie w śluzie. To często, proszę Państwa, chusteczka śluzu. Zatoki się opróżniają. Niesamowite. Czyli po prostu osoby, które mają na przykład przewlekłe kłopoty z zatokami, bo ja znam takie nawet wśród moich. Jakiś śluz, tak? To powinny z czegoś takiego skorzystać. Wychodzą, fach, wyczyściło się. No mój znajomy właśnie nie wiedział o tym, że ma zatkaną zatokę. No i tak wychodząc, poczuł, że nagle coś mu z nosa leci, nie? To okazuje się, że dzięki takim trzem chyba wizytom odetkała mu się z zatoka i już od tej pory ma z tym spokój, no bo niektóre te zapalenia z zatok takie przewlekłe, no mogą być niezauważalne, no albo trochę zauważalne, no ale człowiek myśli, że to jest normalne, tam trochę pobolewa i przeszło, nie? Takie rzeczy też się obserwuje. Natomiast już przebywając w środku, czyli po przejściu tej śluzy, no to przeważnie człowiek, który nie ma jakiegoś takiego, jakiejś wrażliwości obserwacyjnej, no to myśli, że jest tak jak na zewnątrz. No bo to się organizm przyzwyczaja, nie? Dopiero gdy wychodzi, no to jest inaczej. Odczuwa się ten dyskomfort, tak? Który właściwie nie zauważamy będąc na zewnątrz, ale zauważamy tą różnicę po tym, jak wychodzimy, tak jak doktor wspominał. Natomiast wewnątrz się wspaniale oddycha, lekko. O tak, tak. Przy wszystkich zmianach kataralnych też to odetkanie, tak jak doktor już mówił, nie tylko przy zatokach, ale na zwykłym, pospolitym katarze, to zdecydowanie to samopoczucie jest inne. Tutaj też chorzy na astmę, jeżeli wchodzą do środka, to dzięki temu, że raz więcej tlenu, więcej dwutlenku węgla, no wodoru tak się nie odczuwa, bo wodór działa, że tak powiem, cicho, ale bardzo efektywnie, tylko że na dłuższą metę zwiększona zawartość dwutlenku węgla powoduje, że oskrzela się rozkurczają. Dwutlenek węgla ogólnie rozkurcza zarówno oskrzela, jak i tętnice. I w związku z tym też i nadciśnienia zaraz się obniżają. Dwutlenek węgla ma takie właśnie niefizjologiczne. No właśnie, panie doktorze, bo tu już widzę, zaczyna się sypać mi lawina pytań dotycząca tego, jakiego rodzaju schorzenia... Coś z dźwiękiem, tak? Czy państwo mnie słyszycie teraz? Proszę mi powiedzieć, czy dobrze mnie słychać? Chyba żeśmy stracili na chwileczkę łączność, nawet jeżeli... Już mamy. Świetnie, dobrze. W takim razie ja pozwolę sobie dokończyć pytanie, które zacząłem zadawać, bo rozpoczął pan opowiadanie między innymi o tym, że taka komora no, bardzo dobrze sprawdza się przy astmach, przy problemach z zatokami, czy generalnie w ogóle układu tutaj z problemami układu oddechowego, mówimy tutaj o katarach, tego typu historiach. Natomiast już tutaj widzę, że na czacie zaczyna się sypać pełna lista pytań dotyczących, jakie jeszcze schorzenia można za pomocą właśnie normobarii sobie w jakiś sposób poprawiać. I czy mógłby Pan nam w związku z tym, ja wiem, że to pewnie wszystkiego się nie da, ale przynajmniej przybliżyć, czy jest jakaś lista taką skrócona, którą mógłby Pan nam tutaj podać, takich rzeczy, w których normobaria będzie na pewno bardzo pomocna.
proszę Państwa, to jest tak. Normobaria to są optymalne warunki do życia i zdrowienia. A więc każde zachorowanie, gdy człowiek chory wejdzie w warunki normobaryczne, każde zachorowanie będzie przebiegać łagodniej. Ludzie chcieliby, prawda, usłyszeć o jakichś spektakularnych rezultatach. Zdrowienie, proszę Państwa, to nie jest leczenie. W leczeniu są spektakularne rezultaty i szybko. Kogoś boli głowa, bierze tabletkę, mija 20 minut, leczy się albo ustępuje. No oczywiście kosztem obszarów organizmu. To jest proces, człowiek no, po prostu nie zauważa, no bo tak jak objawy się zauważa, tak zdrowia się nie zauważa. I proszę Państwa, no taki mamy spektakularny przykład. Taki trafił do mnie pacjent, pan Kazimierz Pazgan. On tą swoją historię nawet opisał w Forbesie. To zdjęcie jest tam gdzieś w prasie. O, chyba, o właśnie, to jest właśnie pan Kazimierz Pazgan, który no, dosyć mocno chorował. To jest człowiek biznesu i tutaj na tym zdjęciu widać jego komorę normobaryczną, którą sobie kazał pobudować, bo tego pana stać na wiele spraw. To jest biznesmen z pierwszej dwudziestki Polaków, biznesmenów w Polsce. Przyjechał do mnie, namówił go jego przyjaciel z tego względu, że po udarze miał mocne uszkodzenie pamięci słów. Rozumiał dobrze, ale nie mógł używać słów, bo pamięć słów uległa u niego uszkodzeniu. I gdy wszedł do mojej komory, po około 20 minutach, no myśmy tak sobie siedzieli, rozmawiali tutaj z tymi ludźmi, z którymi on przyjechał. I przyjechał też z córką. I córka w pewnej chwili zauważyła, mówi: tato, ty przecież gadasz normalnie. Po prostu on sam tego nie zauważył. No bo zdrowienia się nie zauważa. Zauważa się, gdy się nie może wysłowić. A gdy się już człowiek może wysłowić, no to już nie zauważamy tego. Więc ten spektakularne zdarzenie no spowodowało to, że pan Pazgan się zainteresował właśnie tym zjawiskiem. No i tutaj zamierza użyć swoich możliwości, aby zbudować sieć takich właśnie no, pomieszczeń normobarycznych i udostępniać je ludziom w całym kraju, no bo on był w szoku, że tak może w krótkim czasie 20 minut i odzyskał pamięć słów. No to oczywiście z medycznego punktu widzenia jest wytłumaczalne w ten sposób, że
akurat ten fragment mózgu u niego, który przechowywał pamięć słów, był w tak zwanej nekrobiozie. Nekro to jest martwy, a bioza żywy, prawda? Czyli w takim, no to się też nazywa... Tak, zawieszeniu takim. Tak, czyli te komórki miały wystarczająco tlenu, żeby nie obumrzeć, ale za mało, żeby funkcjonować. Gdy wszedł do normobarii, wtedy tlen dotarł, ukrwienie się poprawiło, no bo tam przy okazji dwutlenku węgla tętnice się rozszerzyły, tlenu więcej dotarło do tych fragmentów mózgu, gdzie była przechowywana ta pamięć, no i stało się. Czyli sami widzicie, nie żadne czary, tylko po prostu zwyczajnie funkcjonująca nauka. To jest bardzo piękne i taki spektakularny przykład jest bardzo ciekawy. A więc właśnie skoro już rozmawiamy o przykładach osób, które zaczęły odczuwać i nie odczuwać jednocześnie zdrowienie, bo pan cały czas mówi, że nie odczuwamy tego, jak zdrowiejemy. Panie Renato, pani jest też właśnie takim przykładem osoby, która no, zaliczyła już ileś tych zabiegów z normobarii. Czy mogłaby nam pani opowiedzieć swoją historię? Jakie pani miała kłopoty? Jak często zaczęła pani korzystać z pobytu w normobarii i jak to wpłynęło na pani zdrowie? Moja historia z doktorem to jest historia już dosyć zamierzchła, bo poznaliśmy się jako młodzi adepci sztuki, ja pielęgniarskiej, doktor lekarskiej. Natomiast no, los tak sprawił, że moja droga zawodowa związała się ze stolicą, z Warszawą, wyjechałam tam. Po powrocie do Kotliny Kłodzkiej spotkałam doktora, ponieważ moje zdrowie przez te wszystkie lata zaczęło szwankować, mówiąc potocznie. Ja borykałam się z epizodem choroby nowotworowej w swoim życiu, borykałam się z leczeniem, szukałam oczywiście, nie pominąwszy z racji swojego pierwszego zawodu medycyny akademickiej, leczyć się farmakologicznie i według wszelkich reguł sztuki. Natomiast no, też zmierzałam do tego, żeby nie patrzono tylko na moje objawy, tylko patrzono również na przyczynę i bardziej holistycznie. I znowu trafiłam do doktora jako do najlepszego akupunkturzysty. I to był taki bardzo ważny epizod w moim zdrowieniu, kilkanaście sesji akupunktury, których doświadczałam nie tylko ja, ale również moje dzieci, bo takie zarażałam również tym patrzeniem przez taki pryzmat na własne zdrowie i na zdrowienie właśnie, a nie na leczenie. Po czym przeprowadziłam się do Polanicy i doktor wybudował normobarię, tak, więc to jak gdyby było już taką kropką nad i, seanse w normobarii naprawdę znacznie przyspieszyły moją regenerację, ale i spotkałam mnóstwo ludzi, mnóstwo pacjentów doktora, który naocznie i widziałam, jak zaczynają fajnie funkcjonować, tak? Jak wchodzą z pewnymi dysfunkcjami, wychodzą już jako no, inni ludzie. Takie pobyty też sprzyjają interakcjom, tak? Między ludźmi, ludzie się wymieniają różnymi poglądami, różnymi objawami, różnymi swoimi doświadczeniami życiowymi. W związku z tym czas tu mija bardzo szybko, a ja nie wiem, czy ja może się nie zgodziła, że to takie jest niezauważalne. Ostatnio moja córka, która złamała sobie nogę, miała zalecenie od ortopedy ostrzykiwanie komórkami macierzystymi i długie chodzenie w ortezie przy pomocy kul. Wyjechała po 2 tygodniach na studia z powrotem do Warszawy bez ortezy, bez kul. I jak później pokazało zdjęcie rentgenowskie ze świeżym wzrostem.
Więc przyrost komórek macierzystych, doktorze, tak, no tak, który nasz szpik wytwarza, to tutaj chyba 1,5 godziny mamy już 100% więcej. Tak. Czyli no półtorej godziny. Proszę? Tak, po 1,5-godzinnej sesji. Posiedzenie 1,5 godziny, bada się poziom komórek macierzystych przed wejściem, następnie odbywa się posiedzenie, następnie wychodzi się i się oddaje krew na ponowny pomiar i jest średnio 100%, znaczy średnio, nie? No bo niektórzy mają 50, a inni 300% więcej komórek macierzystych. Czyli szpik, przez to, że w tych warunkach ma zdecydowanie lepsze dotlenienie, produkuje więcej komórek macierzystych, co oczywiście przekłada się potem na proces zdrowienia. No to zwykła. A proszę, powiedzcie mi jeszcze taką rzecz. Ja rozumiem, że każdy organizm jest inny, już nie wspominając o ilości schorzeń, różnych schorzeń, z jakimi pacjenci do Państwa przyjeżdżają. Ale Panie doktorze, tak z Pana doświadczenia średnio, może to jest też nie najlepsze porównanie, ale powiedzmy sobie szczerze, ile takich sesji należy odbyć w komorze, czy też w pomieszczeniach, w których Państwo się znajdujecie, żeby rzeczywiście móc powiedzieć, że no, widać jakąś tą poprawę? To jest, proszę Pana, różnie. Amerykanie, którzy sesje hiperbaryczne, u nich jest to bardziej popularne już od dawna, że powinno się odbyć 40 posiedzeń. To jest taki amerykański standard. Czyli no dużo. Dużo. I przebywanie no, jak najczęściej, prawda? No my tutaj akurat w związku z tym, że ja moim zasadniczym jakby narzędziem oddziaływania zdrowotnego jest akupunktura, standardowo wykonujemy 9 sesji akupunkturowych, które ja łączę z posiedzeniami w komorze. I to się odbywa u mnie średnio raz w tygodniu. W związku z tym, no, 9 posiedzeń. No, oczywiście zachęcam pacjentów, jeżeli mają taką możliwość, no, bo to się wiąże z przyjazdami, no i z pewnymi kosztami, że jeżeli mają możliwość korzystania więcej, to jest to bardzo wskazane, no choćby z powodu stymulacji tych komórek macierzystych, prawda? Natomiast jeżeli pacjenci właśnie skorzystają z tych 9 posiedzeń, to raczej już widać postęp. Okej, okay, a Pan wspomniał o tym, że takie zaleca Pan, żeby to się odbywało raz w tygodniu, ale słusznie też Pan zauważył, że no bardzo wielu pacjentów jest z odleglejszych zakątków Polski. Czy na przykład ma sens przyjazd do Pana właśnie, czy tam do Polanicy na okres powiedzmy 10 dni po to, by na przykład dzień po dniu odbywać takie zabiegi, czy raczej się tego nie stosuje i zaleca właśnie Pan tą tygodniową przerwę pomiędzy jednym a drugim zabiegiem? Nie, nie, nie. Więc również takie dzień po dniu jest to bardzo wskazane i w zasadzie doświadczenia hiperbarii amerykańskiej właśnie mówią o częstych wizytach tych ciśnieniowych. Natomiast no, u mnie ze względu na ten system mój no, wygląda to inaczej, ale oczywiście im częściej, tym no, lepiej, bo to chodzi o te komórki macierzyste, które no, już w większości osobom kojarzą się ze zdrowieniem, prawda, bo szpik nasz produkuje komórki macierzyste i one trafiają tam, gdzie aktualnie jest największe zapotrzebowanie na regenerację narządów. Jeżeli komórek, bo może omówię jeszcze taką sytuację,
mówi się, że niektórzy chirurdzy, dobrzy chirurdzy wszczykują tak zwane komórki macierzyste. To jest tylko tak do połowy prawda, bo on tak naprawdę pozyskują z krwi pacjenta osocze bogato-płytkowe, czyli płytki krwi, trombocyty. I to osocze bogato-płytkowe wszczykują w okolice chorego narządu, na przykład stawu. I gdy płytki krwi, bo one się rozpadają szybko, rozpadają się, uwalniają tak zwane aminy biogenne, czyli substancje, które są dla komórek macierzystych takimi wabikami, żeby w to miejsce udawały się komórki macierzyste z całego ustroju. I istotnie w tym miejscu pojawia się zdecydowanie większa ilość komórek macierzystych, w tym miejscu, gdzie została wszczyknięta ta masa wysokopłytkowa, to osocze wysokopłytkowe. No i ten narząd się regeneruje, ale proszę Państwa, no on się regeneruje kosztem nieregenerowania innych obszarów. Czyli to jest no fakt, że w tym miejscu najbardziej jest to potrzebne, prawda? No ale to jest no tak jak leczenie. No, jedno leczy, inne kaleczy. Tak. No to jest niestety taka nasza codzienność, do której chyba wiele osób zdążyło się przyzwyczaić, ale słuchajcie, no widzicie, że chyba jednak można przynajmniej próbować poszukiwać rozwiązań, choćby o takich, jakich mówi dzisiaj pan doktor, aby nie zawsze tak było. I te osoby myślą, że to tylko tak istnieje, tak, że nie ma czegoś oprócz leczenia. A panie doktorze, taka jest obowiązująca wykładnia, także taka, która nas na co dzień otacza w różnego rodzaju mediach, wręcz wyśmiewająca niejednokrotnie metody, które powiedzmy odbiegają od tak zwanego mainstreamu, więc też się troszeczkę nie ma co ludziom dziwić, że poszukują i trafiają właśnie na takie rozwiązania, jak choćby właśnie o tym, o czym dzisiaj pan nam opowiada. Oczywiście. Natomiast w sytuacji, jeżeli by, no, mam kolegów, którzy zajmują się, chirurdzy, wszczykiwaniem masy bogato-płytkowej, którzy właśnie po to, aby ten zabieg był jeszcze efektywniejszy, właśnie przysyłają na posiedzenie do komory normobarycznej, a następnie dopiero pozyskują masę wysokopłytkową i wszczykują w konkretnym miejsce. I wtedy efektywność, no bo wtedy tych komórek macierzystych jest we krwi dużo więcej. I wtedy efektywność takiego zabiegu jest potęgowana. Także większa. Dobrze, ja chciałbym jeszcze jednym słowem wrócić do spektrum różnego rodzaju chorób, z którymi przyjeżdżają do pana pacjenci właśnie na zabiegi i akupunktury, i normobarii. Czy trafiają się także właśnie u pana pacjenci no, z tymi najcięższymi problemami, czyli problemami nowotworowymi? Oczywiście. To jest no, w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo częste. Ale niestety najczęściej trafiają osoby już bardzo, bardzo zniszczone, no, bo sposoby leczenia, współczesne sposoby leczenia nowotworów są niestety bardzo uszkadzające cały ustrój. No, onkolodzy tego nie kryją, prawda? Mówią, że to jest trucizna, która no, ma zabić nowotwór, a jak najmniej uszkodzić zdrowe tkanki. No ale niestety te uszkodzenia są. No i ludzie do mnie przeważnie trafiają, gdy stan jest już no, ciężki, mocno
ciężki, niektórym nawet już odmówiono pomocy onkologicznej, z tego względu, że no, onkolodzy, no, tak jak i każdy z lekarzy, każdy z ludzi, no, nie chcieliby mieć no, takiego wyniku, że coś zrobią, a pacjent w następnym albo w piątym dniu wyzionie ducha, prawda? Więc no, no, nic dziwnego, prawda? No, no, nikt by nie chciał takiego czegoś mieć, więc już orientują się, że podanie tej trucizny, tej chemii może spowodować no, natychmiastowy zgon, nie? No to wtedy odmawiają dalszej tej chemioterapii, no i pacjent no szuka, no jeszcze może, nie? No i istotnie, jeśli trafia do komory, no to przynajmniej gdy jest w środku, no czuje się lepiej. No niewątpliwie każdy chory, który, już nie mówimy tylko oczywiście o samych nowotworach, poszukuje tych rozwiązań jak najwięcej, więc nie ma nic dziwnego, że takie osoby też trafiają do Pana. Panie doktorze, a jak można ewentualnie się do Pana zapisywać? Czy to należy realizować przez stronę, czy jest jakiś dedykowany numer telefonu? Pytam tutaj w kontekście tych osób, które chciałyby skorzystać z takich zabiegów u Pana. Proszę Państwa, słowo, magiczne słowo normobaria. Jeśli się wpisze w przeglądarkę słowo normobaria, no to się trafi na strony, które na których te placówki są. W tej chwili, proszę Państwa, jest już 8 placówek w Polsce, które, no, jeżeli się ktoś zgłosi, no to jest możliwość przebywania w normobarii. I można to na stronie Akademii Długowieczności zobaczyć. Tam są też kontakty. I tak, widzę, że Pan już to przegląda, tak? Na stronie internetowej. Widzieć to Pan nie może, ale ja rzeczywiście zaraz to pokażę tutaj właśnie tą stronę internetową, tak, żeby wszyscy zobaczyli. Słuchajcie, adres longevitas.pl. To jest to samo, o czym mówimy, tak? Proszę kliknąć katalog. Tak. I teraz kliknąć w dół to trochę. I tutaj jest normobaria, hasło normobaria. Proszę kliknąć. No jest tylko, że... zgubiłem. Dobra, jest, okej. Okay. Dobra. Mamy tutaj wykaz miejsc, w których można skorzystać z takich zabiegów. Przewinąć, tak, tak. No, jest pod Warszawą, jest pod Poznaniem, w Nowym Sączu, koło Dzierżoniowa, jest koło Katowic, także no, koło Częstochowy. Także mamy już, są placówki, które realizują, no jest też chyba jeden w RFN-ie, tak. Tak, tak, tutaj właśnie widzę, że miejscowość Gelsenkirchen, albo Kirchen, nie wiem. Tak, okej, w każdym razie jest i rzeczywiście w Polsce jest przynajmniej kilka takich ośrodków, także ja po dzisiejszym webinarze na pewno podeślę Wam link, abyście mogli sobie na spokojnie przejrzeć te ośrodki. No to oczywiście otrzymujecie jutro w podsumowaniu dzisiejszego webinaru. A, no, więc jest taka możliwość. No, napływają do mnie różne informacje odnośnie to, no bo co ludzi najbardziej interesuje? Nie to, że ktoś tam się lekko lepiej poczuł, tylko to, jeżeli czuł się fatalnie, a potem czuje się wspaniale, prawda? No bo to jakby no, człowiek tego potrzebuje, żeby też samemu, prawda, skorzystać i wyraźnie lepiej się poczuć, nie?
Zachęcamy, doktorze, prawda, że nawet, żeby nie dopuścić do tego, że czuję się fatalnie. Tak? No, to jest najłatwiej, nie tak, żeby było, to prawda, ale macie Państwo rację, lepiej wcześniej zacząć, niż po prostu te objawy w jakikolwiek sposób lekceważyć i lepiej zacząć wcześniej. Słuchajcie, ja tutaj zwracam się do naszych widzów, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to proszę, niech one się pojawiają w tym momencie na czacie, bo powoli będziemy zmierzać do zakończenia naszej rozmowy, ale zanim te pytania będą się pojawiały, to ja jeszcze też chcę zapytać pana doktora o spotkania, które pan organizuje, w trakcie których opowiada pan jeszcze też właśnie między innymi o Normobarii. Czy może pan nam powiedzieć, gdzie takie spotkania się odbywają, gdzie można pana spotkać, ewentualnie zamienić z panem słowo na osobności? No więc na osobności, no to raczej w zaciszu gabinetu. Tylko. Natomiast istotnie średnio raz w miesiącu, w grudniu akurat będzie dwa razy w miesiącu, są tak zwane warsztaty zdrowotne, weekendy zdrowotne doktora Pokrywki, na które zapisuje się po 30 do 50 osób. Odbywają się one w hotelu Złoty Las, w samej miejscowości Złoty Las pod Świdnicą. Hotel już, no, że tak powiem, się trochę sprofilował pod naszym kątem zdrowotnym, gdyż akurat prowadzi go pan, który skończył rehabilitację, no i jakby to jest jego, no, po prostu tak, no, on by chciał, żeby no, nie zajmować się tymi weselami, tymi ludźmi, co to się napiją i potem wie pan, jak to jest z tym wszystkim. Tylko ludzie zainteresowani czymś, prawda, tak jak zdrowiem i takimi zdrowym stylem życia, to zupełnie inny zakres ludzi, prawda. I bardzo się cieszy, że no, udaje się to realizować w jego hotelu. Ja dość często też opowiadam, gdy tam właśnie mam, zawsze mam dwa wykłady, w sobotę wieczorem i w niedzielę z rana, a weekendy są od piątku od obiadu. Tam jest cały szereg wykładów i ćwiczeń takich zdrowotnych. Jest tam możliwość skorzystania z zabiegów akupunktury, masaży i różnych porad. I w sobotę wieczorem właśnie spotykam się z uczestnikami. Gdzie jest niby wykład, ale tak naprawdę to jest takie seminarium, w którym rozmawiamy o tym wszystkim. Zachęcam ludzi, część osób, które były już na tych warsztatach, właśnie zbudowało sobie normobarię. Natomiast zachęcam jako krok pierwszy zrobienie sobie sypialni ze sterowaną atmosferą. I można o tym poczytać pod hasłem długowieczność dla każdego. Jak się pisze w Google taką frazę długowieczność dla każdego, to można sobie poczytać, jak przerobić swoją sypialnię na pomieszczenie, które już w znaczącym stopniu będzie sprzyjać na naszemu zdrowieniu. Długowieczność dla każdego, tak? O to proszę, bardzo ciekawe. Tak, wieczne. A jeśli może pan wpisać, proszę pokazać, byśmy pokazali. Zobaczymy, czy mi się uda. W międzyczasie, panie doktorze, pytanie. Ja wiem, że żeśmy rozmawiali na temat tego, że żadna choroba nie dyskwalifikuje tak naprawdę do tego, żeby być. Typowe przeciwwskazania, tak? Nie, już zaraz dokończę myśl, tylko jednocześnie piszę i mówię i już się zaczynam rozpraszać. Przepraszam, to było hasło długowieczność dla... Nie każdego. Dla każdego.
Były pytanie o choroby autoimmunologiczne, takie z autoagresji, jak na przykład Hashimoto, czy też tacy się trafiają u Państwa pacjenci? No oczywiście. Choroby autoimmunologiczne to właśnie też wielkie sukcesy odnosił profesor Butejko przez samo zwiększenie dwutlenku węgla. A u nas oprócz dwutlenku węgla jeszcze tlen. No i tutaj będzie musiało zaraz długo... Pewnie pierwszy link. Akademii. To będzie chyba to. Sypialnia tak. Zdrowienia, czy to będzie to? Tak jest, to jest to. Długowieczność dla każdego, sypialnia zdrowienia. I tutaj po kolei można, proszę przewinąć. Tak. No trzeba zrobić taką jakby śluzę, czyli podwójne drzwi, żeby no ta atmosfera nie uciekała za szybko przy wchodzeniu, wychodzeniu. Prawda? Tutaj mamy koncentrator tlenu, osuszacz powietrza, no i urządzenia, które by monitorowały skład atmosfery oraz no, modyfikowały ten skład atmosfery. A na końcu widzę wywiad z panem. Słuchajcie, ten link też wam podeślę, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, czy jest to możliwe, czy w jego własnym zakresie, aby sobie taką no, namiastkę, jak pan doktor powiedział, komórę. No, taka znowu namiastka, nie, to nie, jest... Nie taka namiastka? Nie, to już jest okay. Dużo. No przecież profesor Butejko tylko dwutlenek węgla zwiększył i miał ogromne sukcesy. A tutaj oprócz dwutlenku węgla jeszcze tlen i wodór. Nie mamy parametrów. Ciśnienia tylko spełnionego, tak? Tylko tego ciśnienia nie uda się odpowiedniego osiągnąć, prawda? Tak, no i tutaj oczywiście w takiej sypialni ze sterowaną atmosferą no jest potrzebna klimatyzacja, gdyż no, parametry temperatury są bardzo istotne, żeby to działało prawidłowo, nie? Choroby serca. No wiadomo, że to jest temat tak rozległy i szeroki, ale czy osoby właśnie z problemami sercowymi mogą w tym podwyższonym ciśnieniu bezpiecznie przebywać? Proszę Państwa, hiperbaria ma przeciwwskazania. Hiperbaria jest leczeniem. Normobaria nie ma żadnych przeciwwskazań, no może poza całkowicie zatkanym przewodem Eustachiusza. To też, proszę Państwa, i to nie jest przeciwwskazaniem, gdyż jeżeli odpowiednio długo, czyli powoli podwyższamy ciśnienie, to nawet przy całkowicie zablokowanym przy przewodzie Eustachiusza, czyli kanale gardłowo-bębenkowym, krew naniesie do jamy bębenkowej, też można wejść. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Każda serca, czy mózgu, czy szpiku, czy no, jakakolwiek, w warunkach idealnych, bo to są warunki idealne, w takich warunkach ludzkość żyła przed potopem i no, ludzie dożywali 900 lat. Natomiast później to się wszystko skawaliło i z porządnej atmosfery normobarycznej zmieniła się na, ja to nazywam hipobaria, to co z czym oddychamy, czyli 1000 hektopaskali, prawie nic dwutlenku węgla, prawie nic wodoru, no i tlenu też o połowę mniej niż jest optymalnie. A jeśli do tego dorzucimy jeszcze generalnie zatrucie środowiska i współczesny styl życia, to dorabiamy się
pełnego i pięknego obrazu wszystkich chorób cywilizacyjnych, które nas trapią we współczesnym świecie. I które w znaczącym stopniu mają szansę ustąpić, jeżeli poprawimy warunki atmosferyczne. A to możemy robić w warunkach właśnie takiego mikroklimatu, czyli domów takich choćby jak właśnie dzisiaj mamy okazję oglądać. Panie doktorze, ja mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Następnym razem może uda mi się namówić pana na jakieś bardziej mobilne urządzenie w ręku, żeby pan nas na przykład oprowadził po tym domu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze taka okazja i zgodzi się pan na to, żeby pokazać tutaj wszystkim, jak coś takiego może wyglądać. Byłoby to bardzo interesujące. To technicznie będzie chyba trochę trudne. Tak? Okay. Ja bym tutaj raczej zachęcał do obejrzenia filmiku pod tytułem Kapitan Nemo z Kłodzka, bo to tam ja akurat roześlę, tak, okay. operator obszedł dom, pokazał, prawda, jak to wygląda. Więc już to, no, jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście z przyjemnością wezmę udział w takim spotkaniu. Fantastycznie. Panie doktorze, czy może jeszcze chciałby pan coś dodać na koniec, coś, o czym może ja nie zapytałem, coś jeszcze na sam koniec, takie tytułem słowa pożegnanie? Może pani Renatka? Zachęcimy państwa, żeby dotknęli i przekonali się nie tylko na własnej skórze, o czym mówiłam, ale na własnym organizmie. Obojętnie, gdzie państwo funkcjonujecie w kraju, doktor wcześniej przy pana pomocy i udziale pokazał adresy. Zachęcamy, żebyście państwo profilaktycznie przepatrzyli swoje organizmy w warunkach normobarycznych. A jeśli chodzi o edukację, no to warsztaty, jeszcze raz warsztaty, doktor tam wszystko dokładnie opowiada, jest bardzo cierpliwy, można się zwracać do doktora właściwie ze wszystkim, także zapraszamy państwa do skorzystania z tych ścieżek w zdrowieniu. Fantastycznie, ja w takim razie też będę was zachęcał do tego, aby wypróbować takie komory normobaryczne i sprawdzić, czy rzeczywiście można się w nich czuć lepiej, a przypuszczam, że słuchając tutaj właśnie tego, o czym powiadał pan doktor, w większości wypadków tak właśnie będzie, więc po prostu warto spróbować i przekonać się, czy jest szansa na zdecydowane przyspieszenie procesów zdrowienia. I bardzo mi się jeszcze raz to słowo podoba, które dzisiaj pan powiedział, bo nie mówimy o leczeniu, tylko o zdrowieniu i tak to powinniśmy traktować. Drodzy panie, tak? Słowo na koniec. Proszę państwa, nikt za was nie wybuduje normobarii, albo przynajmniej sypialni ze sterowaną atmosferą. Już teraz myślcie o tym, bo to musicie sobie zrobić, gdy myślicie poważnie o poprawieniu zdrowia. Już sporo osób rozpoczęło tą drogę, bo nie święci garki lepią i im więcej osób będzie mogło korzystać z tych odkryć atmosfery normobarycznej, tym lepiej. Zachęcam już do myślenia tymi kategoriami. Fantastycznie. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i tyle jakże interesujących informacji. Mam nadzieję, że uda mi się państwa namówić na jeszcze niejedno takie spotkanie, w trakcie których opowiemy także o innych przykładach tego, jak wspaniale tutaj normobaria może zadziałać, a być może uda nam się zorganizować jeszcze także z jakimś z Państwem tutaj spotkanie już gdzieś bezpośrednio w którymś z zakątków Polski, aby bezpośrednio wysłuchać tego, co pan doktor ma do powiedzenia. A dzisiaj jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. No słuchajcie, myślę, że to było bardzo inspirujące. Wiecie, co ja sądzę? Ja sądzę, że pan doktor jest właśnie wspaniałym przykładem tego,
jak naprawdę bardzo fajny sposób można łączyć medycynę akademicką i wiedzę, fantastyczną przecież wiedzę z tym związaną, z metodami alternatywnymi, czyli coś, o czym tak naprawdę cały czas mówimy. Ja mówię także w rozmowach z moimi gośćmi i pan doktor dla mnie jest właśnie takim fantastycznym przykładem, jak można to łączyć, jak należałoby to łączyć, aby naprawdę dać pacjentowi całe spektrum możliwych rozwiązań na to, aby skutecznie się leczyć. Bo przecież sami doskonale wiecie, idąc do lekarza, takiego pierwszego kontaktu, najczęściej, bo nie zawsze, najczęściej otrzymujemy tylko i wyłącznie bardzo standardowe procedury, no, które raz działają, a w przypadku chorób przewlekłych często, bo też nie zawsze, ale często działają średnio albo z marnym skutkiem, o czym już wielu moich gości mówiło. Słuchajcie, bardzo Wam dzisiaj dziękuję za spotkanie, ale jeszcze, zanim się pożegnamy, chcę Was zaprosić już za niecały tydzień, w środę o godzinie 19, na kolejny bardzo ciekawy webinar, który będzie zatytułowany Świadome Zdrowie. Będzie on dotyczył specjalnych, bardzo ciekawych turnusów z dietą warzywno-owocową, ale nie tylko to będzie głównym motywem tejże rozmowy. Będzie to rozmowa z dwiema naturoterapeutkami, już bardzo doświadczonymi, mającymi pod swoją pieczą wielu, wielu pacjentów, klientów i teraz organizują bardzo, bardzo ciekawe turnusy, na które można się zgłosić po to, aby rzeczywiście swój stan zdrowia poprawiać. Będziemy rozmawiać między innymi, kto na takich turnusach może się pojawić, jakie metody są tam stosowane, aby poprawiać stan zdrowia, w jakiej kondycji ludzie po takim turnusie mogą wyjechać. Więc bądźcie z nami. Ja w podsumowaniu, które otrzymacie ode mnie jutro rano, prześlę Wam już link, taki bardzo prosty link z możliwością do zarejestrowania się ten najbliższy webinar, a także w kolejnych dniach będę Wam podsyłał ciekawe informacje. Oczywiście także wszystko to, o czym dzisiaj mówił Pan doktor Pokrywka, także ode mnie otrzymacie, także jutro rano taka potężna porcja wiedzy dla Was. A dzisiaj, cóż, tak będą materiały, spoglądam właśnie jeszcze tutaj jednym okiem na nasz czat, tak, wszystko Wam podeślę, i linki, i do filmu, i do tego, jak zrobić sobie sypialnię w zbliżonych warunkach do tych warunków termobarycznych, także wszystko ode mnie otrzymacie. Pamiętajcie tylko czasem, że po prostu maile potrafią wpaść do różnych podfolderów typu powiadomienia, oferty, a czasem niestety też spam, także zaglądajcie i tam. A my widzimy się już za 6 dni, wszystkich serdecznie na to spotkanie zapraszam. Dzisiaj już będę się żegnał. Życzę Wam wszystkim dobrej nocy, dobrych przemyśleń i do zobaczenia za niecały tydzień, za 6 dni. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.